Pana zdaniem ta skala obecności KGB w Polsce jest duża? Nie trzeba przeceniać możliwości, ale nie warto jej lekceważyć, bo jeżeli mamy 250 tysięcy Białorusinów mieszkających, no oczywiście wśród nich mogą być zasłane agenty, agentura służb specjalnych Łukaszenki. Na co oni mogą mieć wpływy? Zbierać informacje, przekazywać te informacje, spowodować rozłam w opozycji, kłótnie, żeby powstawali. Tak samo moim zdaniem były za czasów Solidarności w Polsce. Służby zawsze działali. To grozi narodowym bezpieczeństwu Polski. Myślę, że odpowiednie struktury działają i robią wszystko, żeby nie było tego zagrożenia.